Zapraszamy na mecz pucharowy. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji, jak to zazwyczaj bywa w tego rodzaju rozgrywkach. Dzisiaj reprezentacja Szwajcarii zagra przeciwko biało-czerwonym. Zapraszamy na mecz, na który z niecierpliwością czekają zarówno kibice obu reprezentacji, arbitrzy i sami zawodnicy. To niezapomniane przeżycie dla każdego zawodnika. Sędzią dzisiejszego spotkania jest Javier Aquilar Ramírez. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Zaczyna nasz zespół biało-czerwoni. Maciej Rybus. Atak Polski. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Początek meczu sędzia daje wyraźny sygnał, że nie będzie tolerował tego typu zachowań. Żółta kartka to może dość drastyczny środek, ale jeśli zobaczymy dzięki temu mecz bez brzydkich fauli, to popieram. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to czerwoną kartką. Całkowicie zmarnowana sytuacja. Za takie strzały powinno się karać. Żółta kartka to zagrożenie dla zawodnika. Musi się teraz bardzo pilnować. Oby nie powtórzył błędu, za który został ukarany. Szaka. Stoker. Nieudany wślizg i mamy rzut wolny. Złe podanie i strata w środku pola. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo.
Robert Lewandowski. Nie ryzykował, nie łapał, tylko oddaje strzał. I mamy bramkę. Pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Zaliczają goście. I mamy bramkę strzeloną przez obrońcę. Kiedyś mało praktycznie się to zdarzało, ale obecnie jest coraz częstsze. Ale wciąż jest to rzadkość. Tym bardziej należy teraz docenić strzelca. Czternasta minuta i pierwszy gol w tym meczu. Shaqiri. Lichtsteiner. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. To jeszcze nie koniec oblężenia polskiej bramki. Jest rzut rożny dla rywali Polaków. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. Świetna dobitka. Nie wiem, czy bramkarz mógł lepiej wybić tę piłkę, żeby nie spadła pod nogi przeciwnika, ale na analizę tego będzie czas w studiu po zakończeniu meczu. Daleko wybijają. Pereira. Jest zawodnik na czystej pozycji. Pereira! Tak, tak, mamy bramkę! Ależ akcja! Ależ to są emocje, proszę Państwa! Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Spójrzmy na to z innego kąta. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Rodriguez. Stoker. Dziuru. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Polacy atakują. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. No, będzie gol! Ależ niewiele mu zabrakło, ale jednak nad poprzeczką. Lewandowski. Pawłowski. No, z tego miejsca można strzelać. No, to jest potwierdzenie jego fantastycznego. Może spróbować szczęścia. Pereira. Jest! Tak, jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Odwrócenie losu w meczu staje się coraz trudniejsze. Jest 3-0. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Glik. Lewandowski. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Lichtsteiner. Fabian Schär.
Mógł się rozejrzeć, wtedy by widział, że nie ma nikogo z jego partnerów. No i mamy okazję zobaczyć jeszcze raz bramkę. Powtórka. Piękny techniczny strzał z pola karnego prosto w lewy dolny róg. Wściekle atakowany, ale proszę, jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Stoker. Robi się niebezpiecznie. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Pereira. Próbował, ale nie udało się. Lichtsteiner. Blisko pole karne, może strzelać. Maciej Rybus. Pereira. 3-0. Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. No, jeśli w drugiej połowie zagra tak, jak grał w pierwszej, to mamy murowanego kandydata na zawodnika meczu. Świetnie mu idzie. Dwie bramki do nieprzelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąst. Oddaje strzał. Jest zawodnik na czystej pozycji. Pereira. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej. Może spróbować szczęścia. Pereira. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Pereira. Sędzia nie przerywa gry i pokazuje grać dalej. Dostrzegł dobrze rozwijającą się akcję. Słusznie, nie chce jej przerywać. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Ach, szkoda, strata. Dobra pozycja do oddania strzału. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Zuber. Jest szansa na groźną akcję. Uderza. Nieprawdopodobna obrona. Lichtsteiner. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Do końca meczu jeszcze pół godziny. No, już blisko pole karne. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Grzegorz Krychowiak. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Nie próbował przejmować piłki i rozgrywać, tylko zdecydowanie oddalił zagrożenie. Ależ on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu.
teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Masz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. Milik, Łukasz Piszczek. Za chwilę wznowią grę rzut rożnego. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Strata w ataku. Do końca meczu jeszcze 20 minut. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Shaqiri, może być groźnie. Nie ma dośrodkowania. Dobra interwencja. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Nie bez kozery mamy analizę gry akurat tego zawodnika. To najmocniejszy punkt drużyny. Zdecydowanie nie można mu odmówić ciągu na bramkę. Jak widać teraz na pokazanej przez realizatora grafice, jest dziś bardzo aktywny z przodu, a także, co chyba nawet ważniejsze, skuteczny. No i strata piłki. Szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Strzela! Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka, już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo! Ależ bramka i to w dodatku trzecia. Hat-trick, spójrzmy. Muszą mu chyba przydzielić dodatkowego obrońcę. Obrona praktycznie nie istnieje. Jest 4-0. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Uderzenie w stronę bramki. Świetnie interweniuje. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Aut, piłka dla Polaków. Ależ teraz znakomicie Błaszczykowski. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Jest szansa, nie ma gola. Ciekawe, jak wykorzystają ten rzut rożny.
Jest okazja do strzału. Gol, jest piłka w siatce, brawo! Świetnie wykonany rzut rożny. Obrońcy nie zdołali skutecznie zainterweniować i jest gol. Tą bramką chyba dobiją rywali. Nie sądzę, żeby mając taką przewagę dali sobie wyrwać zwycięstwo. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Pięć do zera, to jest różnica dwóch klas. Katastrofalnie dzisiaj grają rywale. Gospodarzy dzieli dzisiaj od przeciwnika przepaść. Szanse na wygraną są już praktycznie zerowe. No, posłuchaj, Darek, co się dzieje na trybunach. Całkiem zamilkły. No, przejął, ale nie opanował piłki. Polacy atakują. Bartosz Salamon. No, dotknięcie piłki ręką sędzia przerwał grę. Zagranie głową, no i tą główką go nie zaskoczyli. Pięć do zera to rezultat tego spotkania jednostronnego. Brawa dla zwycięzców. Muszę powiedzieć, że zrobili na mnie ogromne wrażenie. Kontrolowali przebieg wydarzeń i nie dawali dojść rywalom do piłki. Trener na pewno jest po tym meczu zadowolony, bo jego podopieczni idealnie wywiązywali się ze swoich zadań. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. Kapitalny występ. Dzisiaj naprawdę rozpruł mu się worek z bramkami. Grał fantastycznie i w pełni zasłużyłby świętować z drużyną to zwycięstwo. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąst. Oddaje strzał. Jest zawodnik na czystej pozycji. Pereira. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej... Może spróbować szczęścia! Pereira! Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Strzela! No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Inter... Uderzenie w stronę bramki! Świetnie interweniuje. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą. Jest szansa, nie ma gola. Jest okazja do strzału.